faza grupowa Mundialu była bardzo ciekawa, a pucharowa jest jeszcze ciekawsza. Już pierwsze dwa mecze pokazały, że na tych mistrzostwach możemy być świadkami wydarzeń, o jakich w ogóle nie myśleliśmy. Brazylia była bardzo bliska odpadnięcia i gdyby tak się stało rzeczywiście, to mielibyśmy do czynienia z jakimś kataklizmem, nie tylko sportowym, ale również ekonomicznym, dlatego że jeśli o wyniku meczu decydują rzuty karne, które trzeba umieć wykonywać oczywiście, ale które są loterią, a w takiej sytuacji Brazylia się znalazła, to można mówić o tym, że cały kraj był o krok od tragedii i nie jest to żadna przesada, ponieważ porażka sportowa Brazylii byłaby również jej porażką wizerunkową, ekonomiczną i w każdych innych kategoriach. Krótko mówiąc, wróciłyby koszmary z roku 1950, kiedy Brazylijczycy jako gospodarze mundialu przegrali decydujący mecz z Urugwajem. Nigdy się jeszcze nie zdarzyło w historii mundiali, aby Brazylia, która zdobywała tytuł mistrza, a wygrała 5 takich turniejów, grała tak słabo i po 4 meczach miała już 2 remisy. Nie wiem, co będzie dalej, ale mam wrażenie, że król jest nagi, ma tylko jednego znakomitego Neymara i może się okazać też, że znajdzie się ktoś, kto tę Brazylię pokona. I wtedy zadamy sobie pytanie, co się stanie? Czy się skończy mundial? Czy będzie koniec świata? Czy będzie trzęsienie ziemi? Czy się nie stanie nic? Dlatego, że to nie jest tak, że ktoś, kto jest faworytem przed turniejem, musi ten turniej wygrać. Na całe szczęście i dlatego nie warto odchodzić od telewizorów i trzeba czytać Rzeczpospolitą.